jeszcze umawialiśmy się, że mówiliście mi, jak rozmawialiśmy chwilę przedtem, że tutaj jest taka mała lękówka w Bydgoszczy o przyszłość S5. Tak jest. I ja chcę jedną rzecz powiedzieć, bo ja nigdzie nie pojadę, żeby powiedzieć, zbudujemy drogę albo most ze świadomością, że tego nie zrobimy. S5 to jest rzecz, która jest dla mnie tak samo ważna jak dla Rafała Górskiego, bo to nie jest obwodnica Bydgoszczy, to jest coś, co łączy też moje ukochane miasto z Polską, znaczy Gdańsk z Poznaniem i później Wrocławiem. No ale już to wystarczy, żebyście nie mogli mnie podejrzewać o brak zainteresowania tą drogą. Nawet jeśli nie wszyscy wierzą, że kocham Bydgoszcz, to wszyscy wiedzą, że kocham Gdańsk. Ale oczywiście nie emocje są tutaj ważne, tylko chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, bo dotyczy to także wielu odcinków dróg w wielu innych miejscach kraju. Jeśli prace dotyczące i uwarunkowań, później kwestia ewentualnych protestów i odwołań, następnie prace projektowe, to wszystko, co jest tą żmudną, mało efektowną, ale niezbędną taką no, pracą przygotowawczą. Jeśli one przebiegną w jakimś tempie, no mam nadzieję, że jak najszybciej, i będzie można zacząć budować, to pieniądze znajdą się na tę inwestycję. Jeśli niektórzy mówią z niepokojem, albo czasami złośliwie, że my na przyszły rok nie przeznaczyliśmy jakiejś gigantycznej kwoty na S5, to tylko dlatego, że nie chcemy dawać na wyrost, bo wiemy, jakie koszta będą związane z tym odcinkiem i z wieloma innymi odcinkami dróg ekspresowych, krajowych, autostrad. I inaczej niż nasi poprzednicy, nie dajemy w budżecie, nie zapisujemy 2 czy 3 razy więcej, niż de facto będziemy mogli wydać. I dlatego ja bym też wolał już ten odcinek między Gdańskiem a Bydgoszczą przynajmniej pokonywać szybciej, ale uwierzcie mi, finansowanie nie będzie powodem opóźnienia tej inwestycji. Jeśli wszystkie rzeczy, a mieszkańcy Bydgoszczy powinni pamiętać, że też pewne nie najlepsze pomysły dotyczące przebiegu tej trasy tu w samej Bydgoszczy, one też miały wpływ na opóźnienie tego przedsięwzięcia. A ja mogę powiedzieć, że jeśli wszystko pójdzie tak, jak sobie to wyobrażamy, to finansowanie, odpukać, jeśli nie zdarzy się coś na świecie, w Europie niespodziewanego, to finansowanie będzie zharmonizowane z postępem prac. Także wszyscy chcemy szybciej, ale tutaj na pewno nie będzie planowego opóźnienia tej inwestycji. Dziękuję serdecznie Państwu, dziękuję Panie Premierze. Dziękuję.